No powiem wam, niby tylko miesiąc, a tyle tu się wydarzyło. Tramwaj, kierunek Winnica. Witam was tutaj, cześć, czym znasz? I zapraszam was już na kolejny odcinek z Tramwaj, kierunek Winnica. Dokładnie, ale bez zbędnego przedłużenia, zanim ja tutaj zacznę już mówić, jak to pięknie wygląda z lotu ptaka, z drona, z kostki, z ziemi, jak wyglądają pięknie mapy, bo mamy oczywiście mapę Winnicy całej, to połączmy się z Jakubem, który tam dla nas stoi w nieco podobnej lokalizacji jak kiedyś stał, tylko wtedy była noc, co nie? A teraz nie jest noc, ale z ładnym widokiem na plac budowy. Chyba tam u niego pada deszcz, ale łączymy się. Halo, halo? Dzień dobry, z tej strony Jakub Sykut. Znajdujemy się aktualnie na Winnicy, gdzie w najlepsze trwa budowa torowiska tramwajowego. Skrzyżowanie ulicy Światowida z ulicą Dzierżgońską jest teraz w innym punkcie. Ulica Dzierżgońska jest nieprzejezdna dla aut oraz dla autobusów. Piesi na spokojnie mogą tamtędy chodzić. Tory zostały już ułożone wraz z krawężnikami przystankowymi, co oznacza, że naprawdę dzieje się na budowie. Na całym placu budowy jest sporo maszyn oraz robotników, którzy doskonale wykonują swoją pracę. Górka również uległa lekkiej zmianie, ponieważ została postawiona na niej ścianka, która zapobiega osuwaniu się piachu. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, nagrywający na warszawskim betonie Jakub Sykut. No i dokładnie tak jak Jakub mówi, tutaj się trochę tego dzieje, ale przeanalizujmy dokładnie jak to wygląda. Proszę bardzo, tak wygląda nasza mapa. Jak widzicie, tak jak mówiliśmy, pokazywaliśmy ostatnio, nałożona oczywiście na naszego ukochanego Google Mapsa. Ale co ważniejsze, jeżeli sobie klikniemy tutaj, właściwie czekajcie, klikniemy sobie tu, to widzicie tu, o dokładnie, żebyście widzieli w miarę mapę, a ja wam tutaj to po prostu pokażę, o co chodzi. I teraz widzicie, jak wygląda tutaj ten cały plac budowy i proszę bardzo, jak to wyglądało zanim rozpoczęła się budowa, bo to jest bardzo ciekawe, jak my usuniemy cały plac budowy, który my tutaj mamy, proszę bardzo, i usuwamy Aviso Maps. Tak, dokładnie, tu był wszędzie las, tu nic nie było, a nagle jakaś droga, jakieś tory tramwajowe, jakieś różne skrzyżowania się pojawiły. Zupełnie nie była ziemia, co nie? Wszystko się tutaj pozmieniało. Ale przejdźmy do rzeczy, bo tutaj jest dużo, dużo naprawdę ciekawych rzeczy. Czyli po pierwsze przejdźmy od tego miejsca, gdzie aktualnie mamy już nasz tramwaj. Tramwaj aktualnie, tak jak mówiliśmy, tutaj się kończy, nasza ukochana dwójka. Kierunek Nowodwory, w tym miejscu się kończy. Ktoś tutaj dodał toj toj. Faktycznie tam stoi, no ale tak czy siak. I tory tramwajowe tutaj, one się tutaj dalej ciągną. O, i tu mamy na moją mapę, to będzie o wiele wyraźniej. Niestety tak jak ostatnio jest to z serwera pobierane, więc może się trochę ładować, ale tak czy siak mamy okolice, a nie tylko mapę, bo próbowałem to pobrać na Windows, a Windows powiedział, zbyt duży plik. Także tak to wygląda. Tu mamy nasze tory tramwajowe i one były już zbudowane. Jeżeli ktoś był na Winnicy, lub tam mieszka, lub w okolicy, to wie. Ja przypominam, Winnica to nie jest Tadchomin. To nawet nie są Nowodwory, to jest po prostu Winnica, podzielnica Winnica. I żeby to było jasne. Ale przejdźmy do rzeczy. Te skrzyżowanie tutaj powstało już jakiś czas temu i tutaj jest sądzę tory tramwajowe. Te zadośnięte, które są podczas Inca. Natomiast, które były podczas Inca, nie wiem czy cały czas są, bo Inc to też nowe chyba zazwyczaj robię cały czas. Natomiast tutaj był koniec. To szyny się tutaj kończyły, to było na początku w tym incze. Było taki koniec i było widać szynę wychodzącą ostatnią i tam części pokradzione, bo się kończyło to po prostu tak w polu. Teraz to się nie kończy, bo jest już tutaj plac budowy. No i co my tu widzimy? Na mapie widać tutaj tego dużo. Po pierwsze przystanek. Niedziałający, bo cała ta droga tutaj Światowida jest już odcięta. Coś no, niby tutaj można jechać, co nie? Nawet tu jest jakiś samochód. Ale bądźmy szczerzy, aktualnie tutaj ruch się już zamyka, bo Światowida dalej tutaj nie ma przejazdu. Poza tymi uliczkami tutaj wjazdowymi to nie ma przejazdu. Ale po kolei. Po pierwsze mamy tutaj już fragment torów tramwajowych ze stołu torowiska poukładany i to jest oczywiście cieszy. Z takim nawet wysokim dosyć podwyższeniem. Tu jest ciekawostka, bo tutaj w przyszłości ma powstać druga jezdnia. To jest najciekawsza rzecz. No ciekawe. Bo jeżeli tu powstanie druga jezdnia, pomijając to, że tutaj nie widać zbytnio jakichś progresów co do tej drugiej jezdni,
To jest ciekawostka, bo ona powinna się tutaj ciągnąć, co nie? A tu nie ma placu budowy. I ona się powinna tutaj ciągnąć. Tutaj powinno być nowe skrzyżowanie. To akurat jest w planie. I to się później będzie ciągnąć tutaj w całości aż do Białęgę Tatusz. Ale to jest element innej infrastruktury i przebudowy, które nie wiadomo, czy kiedykolwiek powstanie, bo nie wiadomo, czy warto. Ja nie wypowiem się na ten temat, czy warto, czy nie warto, bo znacie moją odpowiedź oczywiście. Dlatego tutaj jest wysepka niedziałająca, przejście dla pieszych. Tu nie ma w ogóle przejścia, tak? Tu są aktualnie tory układ rozdzielone. I tu jest ta część, którą przeciętny człowiek, który nawet nie mieszka tutaj lub mieszka, nie zauważy nigdy. A mianowicie kanałek. Tu mamy jeden z kanałków, który się znajduje właśnie na Białęce. I on tutaj jest dosyć dużym utrudnieniem naszego tramwaju, ponieważ trzeba mu zrobić całkowicie nowy przelot. Tutaj pierwszy, jak został wybudowany, jak ja byłem wielkości wiadomo jakiej, to zostało właśnie tutaj wybudowane te przejście i była taka mała ruda, która po prostu łączyła tutaj jeziorko, taki staw i tutaj dalej z kanałkiem, który się tutaj ciągnie dalej na Białękę. Pamiętam, jak ten kanał się nazywa, ale postaram się w miarę możliwości znaleźć jego nazwę. Także tak to wygląda. Tutaj jest aktualnie wylewany całkowicie nowy beton, żeby to po prostu wzmocnić w ogóle. Najszerszy nie muszę mówić, gdzie jest. No pod torowiskiem tramwajowym, no bo wiadomo, tam będą jeździć najcięższe z części. Przecież ciężarówki też będą mogły jeździć. No ale wiemy, o co chodzi, tu będzie najczęściej wykorzystywane. No i nie muszę mówić, w jedną stronę dwa pasy, w drugą stronę dwa pasy, jeszcze pasy do skręcenia i wysepki dla autobusów będą się tu znajdować. Ten przystanek Grzymalitów tutaj pozostanie, w drugą stronę raczej ten zostanie zlikwidowany i przeniesiony w nową lokalizację. I od razu mówię, przejście stąd, tutaj, jest awykonalne, nie ma tu żadnej możliwości. Chyba, że przejdziecie tutaj przez metalową barierkę, pójdziecie tutaj ścieżką, tutaj i wejdziecie tutaj w dróżkę i dróżką faktycznie jest już wejście na górę. Ale trzeba to zrobić w niekonwencjonalny sposób i nie wiem, czy jesteście do tego skłonni. Ja oczywiście jestem, ale to jest co innego. Także tak to wygląda. Coś tu mi się nie chce załadować. Trzeba trochę uaktywnić. No nie wiem, tak czy siak. Tak widzimy, jak wygląda tutaj ten nasz plac budowy ukochany. I aktualnie jest właśnie w ramach tego przesuwania kanałku. Część tej zamknięta jezdni, chodnik całkowicie przeniesiony. I tutaj jest to właśnie przekopywane, żeby to jakoś w końcu mogło działać. Tutaj nie ma torowiska, nie widzimy, no ale to głównie jest związane z tym, że tu jest ten kanałek, no i nie są po prostu w stanie robić paru rzeczy na nas, wiadomo. Kolejną rzeczą, zanim dojdziemy do Dzierżgońskiej, bo Dzierżgońska to się, no, pozmieniało, tam mamy górkę. Górka jest o tyle ciekawa, że mamy tutaj nowy taki wał. Wy go możecie kojarzyć z różnych miejsc w Warszawie, ale niekoniecznie z tej lokalizacji. Natomiast co jest w nim ciekawego? Ciekawego jest w nim to, że to jest taki wał, właściwie taka ściana, która będzie ułożona, żeby górka nasza ukochana się nie usypywała. To jest ta wersja dobra. Zła wersja jest taka, że dzięki temu można ściąć górkę jak najbardziej można. Czyli podjechać bardzo blisko i później nie ma żadnego spadku, jak ktoś będzie na drugiej stronie na skarpie, to po prostu jest... A teraz ciekawostka, ta skarpa już została drugi raz przesunięta, bo kiedy tutaj nagrywaliśmy jedne z pierwszych odcinków, już była wtedy taka kostka. W dzieciństwie pani lubiłem wchodzić do góry. Ale no, po prostu nie było miejsca wystarczająco na tory tramwajowe i drugi pas, już nie mówiąc o chodnikach i ścieżkach rowerowych, dlatego musieli to wszystko po prostu poprzesuwać. I jak widzicie tutaj na moich mapach z satelity, górka, żeby nie powiedzieć, że się pomniejszyła, to jest makabrycznie mała, powiem to tak. No, nie powiecie mi, że to jest duże. To jest jeden z główniejszych punktów tutaj ze szkoły, przynajmniej jak ja wchodziłem. To się tu chodziło na górkę, teraz jest ogrodzona, nie wolno na nią wchodzić. Co nie zmienia faktu, że to było takie fajne miejsce, gdzie się zjeżdżało na sankę. Ja wiem, że teraz nie ma zimy, ale tak czy siak. Górki nie ma. Niestety, no to co pozostało z niej, to jest właściwie pikuś. Z tym, co było kiedyś. Dalej dochodzimy do skrzyżowania ulicy Dzierżgońskiej z ulicą Leśnej Polanki i Światowida. Tak, dużo tych ulic tutaj i tu będzie dosyć duży węzeł. I jak widzicie na załączonym obrazku, ulica Leśnej Polanki, czyli ta tutaj, no, straciła asfalt, jakby nie patrzeć. Tak, aktualnie się to słyszy na dach szkolny i tutaj jest ciekawa sytuacja. Ale to nie jest tak, że tutaj jest plac budowy i nie wejdziecie. Dlatego jest połączenie z Dzierżgońską zamknięte, bo po prostu go tutaj nie ma. To przejdźmy po kolei. Po pierwsze, ulica Światowida, tutaj nie ma asfaltu, jest aktualnie zdzierany, jak byliśmy, Sykutem. Z czego przypominam, my byśmy w sierpniu, więc część danych, które mówi Sykut, mogą być już trochę nieaktualne. Szczególnie trochę ciekawostka, ale i tak jest ważna.
Druga rzecz, jak się tutaj idzie, a idzie się tak jak się chodziło, czyli tu gdzie był chodnik jest aktualnie takie przejście pomiędzy siatkami i tutaj się dochodzi spokojnie do szkoły. Więc przejście jako takie jest, po błocie, ale jest. Natomiast tutaj wyjazd na tą część ulicy Poetów jest odcięty od świata, ale o tym za chwilę. Do szkoły nie da się dojechać inną drogą niż lasem albo dróżką. Czyli właściwie się nie da dojechać, bo tutaj leśnej polanki to przejazd jest taki... No, mniej więcej w ten sposób. Ale co najciekawsze jest ulica Dzierżgońska. Ja to już widziałem w projekcie, nie mówiłem, nie wiem czy pamiętam, czy mówiłem wam dokładnie jak to wygląda. Ale ulica Dzierżgońska wcześniej się łączyła tutaj z ulicą Światowida. To się zmieniło. Aktualnie to jest tylko i wyłącznie chodnik dla pieszych, żeby oni mogli sobie spokojnie przechodzić. Tak, na pierwsze tutaj jest cały czas przejście. Ale... Tutaj nasza Dzierżgońska aktualnie nie będzie jechać prosto, tak jak to było tutaj, tylko teraz tu wykręca, tu mamy już wysepkę na przyszły przystanek autobusowy, będzie tu wykręcać i tu będzie połączenie z tym wszystkim. Czemu? Prosta przyczyna. Lepiej zrobić takie jedno duże tutaj skrzyżowanie ze światłami, niż robić jedno tutaj, drugie tutaj. Ale podstawowa zaleta będzie do połączenia z przystankiem tramwajowym. Tu będzie zlokalizowany przystanek tramwajowy Leśnej Polanki. Tak będzie się nazywać, jeżeli nie zmienią, a zazwyczaj jest z nazw ulic, więc pewnie tak. Tak to będzie wyglądać. Aktualnie, jak możecie się domyślać, Dzierżgońską nie ma przejazdu, jest zamknięta. I tu na końcu są takie bramki, żeby nie wyjeżdżać i w ogóle. Natomiast jeżeli chodzi o bibliotekę, jest cały czas czynna. I do niej dojście jest po niegodnych warunkach, ale jest i można dojść. I nikt się z was z budowy nie przyczepi, że tam idziecie. Punkt widokowy na plac budowy tutaj, który się znajduje, o tutaj, cały czas jest, zresztą jak widzicie, Sykut stamtąd robił relację. No i teraz się przybliżmy, w sensie tak, najpierw wam pokażę ulicę Poetów. Ulica Poetów to jest ten fragment przy Leśnej Polanki. No to tak, tą stronę nie da się przejechać, tutaj jest osiedle zamknięte, to też nie da się pojechać. Można przejechać się tutaj i co znajdziemy? Słupki do lasu. I można pojechać tylko i wyłącznie w ten sposób magiczny w dół. No, ewentualnie dróżką. Ale to też nie jest serii dobrych pomysłów. Także, no, miło was tutaj widzieć, wszystkich mieszkańców i w ogóle. Także tak to wygląda. Przejdźmy do naszego tatowiska tramwajowego. Tutaj jak Sykut mówił, że już są krawężniki przystankowe, miał na myśli to. Tutaj już dokładnie, jak widzimy, w sensie, nie, to jeszcze jedna lokalizacja. Są już krawężniki przystankowe pod przyszły tutaj przystanek właśnie przy Leśnej Polanki. Co ciekawe, są już tory, jest tatowisko i jest zalane betonem. I teraz zanim zaczniecie mi tutaj krzyczeć, halo, miało być zielone tatowisko! Co to jest? To tu jest zielone tatowisko. Pod każdym tatowiskiem zielonym jest zawsze wylany ładny beton. Ale żeby nie być prawdą, to powiem od razu, że na przystankach będzie prawdopodobnie asfalt. Wątpię, żeby tramwaje się zatrzymywały nad terenami zielonymi, bo nie było to stosowane nigdzie aktualnie w Warszawie. Przystanki zawsze mają pod sobą beton, asfalt, a później na części tatowiska, którym po prostu jeździ tramwaj, tam jest trawa. I może jeździć konwenka. Także tak to wygląda. Tu mamy już przyszłe podkłady, bardzo poukładane. No i tutaj nie jest to połączone z tą częścią, bo... No, jakaś ulica jest po drodze. O, i tu dokładnie widać te siatki, też jak można tutaj spokojnie właśnie sobie przechodzić póki co. Idźmy dalej sobie tutaj, jak to wygląda. Ja trochę oddalę to będzie się szybciej ładować. A też nie chcę nagrywać tego odcinka nie wiadomo długo, żeby to nie wyszło jak ostatnie Zapraszamy do Meta, które wyszło bardzo treściwe, ale też bardzo długie. Jak widzimy, tutaj dalej się to ciągnie, no i dochodzimy do ulicy Tłuchowskiej. Ulica Tłuchowska, która się tutaj właśnie łączyła, o, tutaj jest jej część, i tutaj się dalej ciągnęła, o tutaj, no to jak widzicie, po środku jest tatowisko. I od razu mówię, nie będzie połączenia tych ulic. W sensie tak, tutaj prawdopodobnie to w ogóle zniknie to połączenie, tu nie będzie nic, tak jakby nie istniało, może chodnik jakiś dodam do ulicy Poetów, czyli najwyżej. A tutaj Tłuchowska będzie miała połączenie z ulicą właśnie Światowida, ale takie bez przejazdu na drugą stronę w kierunku Modlińskiej, więc no niestety. Piechotą oczywiście wiadomo będą przejścia, ale tak to, no to... No, miło było, ale się skończyło. Dalej, jak widzimy, mamy w cały czas się ciągnie nasze już torowisko. I w ogóle jest bardzo dużo już poukładanych torów. To cieszy mnie, ale z drugiej strony martwi, bo ja przypominam, że jak będzie koniec właśnie budowy, to pokażę twarz. A do 1000 subskrypcji jeszcze daleko. A wtedy miało się pojawić. Miało się pojawić to jednocześnie, bo miało to tak jakoś się zbiec. A jednak coś ten tramwaj jeździ szybciej do przodu.
No i dalej dochodzimy do części pętli. Jak widzimy, mniej więcej też tutaj, gdzie są drogi. No i tak, mamy tutaj jeden samochód, drugi samochód. I widzisz dokładnie, że tutaj będą dwa pasy w jedną i w drugą. Tu będzie ścieżka dla pieszych i ścieżka rowerowa, asfaltowa. Szerokość ścieżki asfaltowej, rowerowej, nie wiem, ale będzie wygodna. Tak ma być przynajmniej. No i dochodzimy do pętli autobusowej. Jeżeli ktoś mi nie powie, że ta pętla autobusowa nie wygląda tak jak na schematach z 2006 roku, to mogę go zestrzelić i do ściany przytusić. To wygląda dokładnie tak samo, jak to wyglądało. A mianowicie, mamy tutaj wjazd. Ciągnie się tutaj, autobusy się tutaj wszystkie parkują. Będzie wyglądać ta pętla mniej więcej tak jak cmentarz Wolski, jeżeli ktoś kiedyś tam był. Dosłownie po prostu żywcem wyjęta. Czyli po prostu dwa betony, jeden długi, drugi tutaj długi. I autobusy się zatrzymują na takim wolnym betonie. I później stąd zawracają i jadą w kierunku ulicy Światowida. Tu już widzimy, jest wylany właśnie beton na przyszły przystanek tej. I to będzie przystanek Winnica, już od razu mówię. Czyli usłyszymy tutaj komunikat: przystanek Winnica. I tak to wygląda. Tu aktualnie byliśmy po tych deszczach dużych, więc no, widać, jeziorko się stworzyło. I tu będzie główne połączenie ulicy Światowida z tą właśnie ulicą. Chyba Winorośli to będzie, albo Dionizosa, czekajcie. Dionizosa. To będzie właśnie połączenie z ulicą Dionizosa, która się tutaj będzie łączyć, tu zygzakiem się łączyć i do tych osiedli. W skrócie osiedla zyskają super połączenie z ulicą Światowida. Jakby nie patrzeć. No i też dojście do szkoły będzie o wiele prostsze. Także tu będzie skrzyżowanie dla autobusów, no i do ulicy Dionizosa. Głównie oczywiście będą miały autobusy. Kto by się spodziewał. Ulica Poetów się tutaj znajduje i tutaj z tego co kojarzę ma być to dociągnięta ta ulica. W sensie tak, tu miały być te działki przecięte i miał być wjazd na ulicę właśnie, to skrzyżowanie. Czy tak powstanie, będziemy widzieć w najbliższych miesiącach. Oczywiście co miesiąc się ta sobie będzie pojawiać. Metro co półtorej lub co dwa, a to będzie co miesiąc. Natomiast czy tak będzie? Nie wiem, ale się domyślam, że raczej nie, no bo tu powinno to zostać już wycięte i przygotowane. Ale co jest ciekawsze co do naszego środowiska tramwajowego? Mamy tu już zwrotnicę. I to jest najciekawsza rzecz, jaką tutaj widzicie. Ale żeby wam wytłumaczyć czemu. Ponieważ pętla tramwajowa jest już prawie w całości tutaj zbędna. Jak widzicie, tutaj tory skręcają i to wszystko widać. Natomiast wytłumaczcie mi, po kiego grzyba tutaj są tory prosto. Co nie? No bo na pętle, bo miał być tramwaj kierunek Winnica i nigdzie dalej, co nie? Powinien tutaj po prostu skręcać i tyle. A tu jest tor prosto wycelowany, jeżeli ktoś nie rozumie, w kierunku Zielonej Białołęki. Oczywiście trzeba by było jeszcze przejechać przez oczyszczalnię Czajka, która aktualnie jest sławna co roku. Ale pomijając to, to jest bardzo ciekawe. Ale dojdźmy do konkretów. A mianowicie, jak widzicie, tak wygląda nasza pętla tramwajowa. I co najciekawsze, pętla tramwajowa jest na tak zaawansowanym etapie, że tutaj, jak sobie przybliżymy, to jest najciekawsze. To jest jedno z tych mistrzostw, których nawet się nie spodziewałem, że dożyję. W tak młodym wieku. Gdzie widzimy dokładnie, jak wygląda przystanek tramwajowy. Mamy chodnik, mamy krawężniki przystankowe. Nawet dla niewidomych już tutaj te są te części, no i ta chrapowa ta ostatnia. No i oczywiście tutaj będzie asfalt. I taki długi przystanek tramwajowy, żeby na przykład dwie dwójki, jazzy lub swingi podwójne mogły się tutaj spokojnie zatrzymywać, jest już gotowy. I zanim ktoś powie, no to co, jedziemy tramwajem. Nie, to niestety nie wszystkie tory są połączone. I oczywiście sanepid, odbiory techniczne i w ogóle. Ale poza tym tak, można pojechać prawie, że... Jeżeli by się jechało takim magicznym tramwajem, który też ma koła i mógłby zjechać czasami, no to proszę bardzo. Dalej tu oczywiście ten tramwaj już w całości zakręca. To dodam siu i jak widzimy, tak wygląda tutaj dalej nasza część jezdni. I jakby było mało, żeby nie było, że moje słowa głosowne były co do tych torów, co jadą na Zieloną Białękę. Tu jest właśnie już, jak widzicie, przygotowana zwrotnica właśnie wracających tutaj torów stąd. I poprzeczne tutaj połączenie tej części. I zaraz wam powiem, jakie są dwie możliwości, czemu tutaj jadam dalej tory. No i tu oczywiście jest część taka zwykła. No i jak sobie pójdziemy dalej, ja będę musiał napisać do tramwaju, żeby dostać dokładną informację, czemu tutaj te tory gdzieś jadą jeszcze dalej. No i tu jest koniec placu budowy i właściwie
happy end, by się powiedziało. Z tym, że tu będzie połączenie z ulicą Modlińską. I teraz pytanie, czemu to tak wygląda, a nie inaczej? No i tak, tu można wysnuć parę teorii. Po pierwsze, jest jedna teoria, iż przy ulicy Modlińskiej powstanie jeden mega węzeł, który to będzie obsługiwać całą Modlińskę, parku jeźdź, tam będzie duży hub autobusowy dla też dalekobieżnych autobusów i pętla tramwajowa dookoła niego. I wtedy faktycznie tutaj te tory by miały sens, bo to byłaby tylko taka tymczasowa pętla, chociaż nie wiem, kto by budował tak wielkich rozmiarów tymczasową pętlę tramwajową. Druga opcja, znacznie bardziej ambitniejsza, to jest to, i to jest ciekawa opcja, iż to nie jest tak, że tutaj właśnie są tory donikąd i tylko będzie tam pętla, iż to są tory przygotowane na budowę tramwaju, albo do ratuszu na Białęce, przy ulicą wzdłuż ulicy Modlińskiej albo na środku, albo tramwaj na Chruszczów, co też jest bardzo ciekawą opcją, albo tramwaj na Zieloną Białękę stąd. I zanim tutaj mi ktoś się odezwie, ale po co? No powiem wam, znacie lepsze połączenie z tej części miasta na Zieloną Białękę? Bo ja nie. I naprawdę, gdyby coś takiego powstało, to by powstał nowy sens jazdy właśnie stąd tu. To byłoby ciekawe. Niestety jest tak mało realne, że nawet w to nie wierzę. Ale jest to na pewno ciekawe, czemu tutaj jadą dalej tory tramwajowe. Ja napiszę do tramwajów i w kolejnym odcinku z tej serii wam powiem, bo teraz już jest zbyt mało czasu, żeby to dokładnie powiedzieć, więc w kolejnym wam powiem, po co tutaj są te tory tramwajowe. Jeżeli nie dostanę sensownej odpowiedzi, to będę rozczarowany, ale miejmy nadzieję, że nie. Natomiast przejdźmy sobie dalej do tej części tutaj połączenia ulicy Poetów, chociaż nie, my tutaj właściwie wszystko już omówiliśmy, co, jak to wygląda. Bo zdjęcia z drona właściwie dają to, że my tu mamy wszystko jak na wierzchu pokazane. Dobrze, to byłoby właściwie tyle z części głównej odcinka. Wy tam macie zdjęcia z drona i z gruntu w tle oczywiście, one się tam pewnie przewijają dla was. Teraz połączymy się z Jakubem Sykutem, który ma dla nas ciekawostkę. Jest lekko nieaktualna, bo miała się pojawić przed 1 września, ale no cóż. Halo, halo. Zbliża się rok szkolny 2020-2021, a dostęp do samej szkoły jest w dalszym ciągu utrudniony. Jak myślicie, czy wyrobią się z wyremontowaniem drogi do 1 września? Napiszcie w komentarzu. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Sykut. No i dokładnie jak Jakub Sykut powiedział. No, pierwszego dnia do szkoły iść tak w błocie, w butach, nieładnie. Nie wiem, w ogóle nie wiem, jak oni tam się wszyscy będą mieścić teraz z okazji, bo wiem, że w niektórych szkołach wymyślili dwie zmiany, czasami trzy zmiany i czasami hybrydowy system nauczania. Nawet nie chcę myśleć, jak to wszystko działa. Tak czy siak, tak wygląda tramwaj na Winnicę aktualnie. Stan tego odcinka jest na sierpień 2020. Od razu to mogę powiedzieć. No i co dużo mi mówić. Jeżeli odcinek się podobał, zostawcie w górę. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej i gdzie te tajemnicze tory tramwajowe jadą dalej, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek, aby być na bieżąco z tramwajem na Winnicę. No i całą serią z metra warszawskiego. W skrócie zapraszam do metra. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć! Dzień dobry, z tej strony Jakub Sykut. Znajdujemy się... Chyba Sykut, zdejmuj to, bo nie słychać się w ogóle, no. Szybko. Dobra, wywalone w to.